Na początku mojej wypowiedzi chciałbym może odnieść się po części do tego, co pani prezes mówiła też, bo uważam, że to pytanie, które pani prezes, znaczy to pytanie, które nam DKA zadaje w tej części, czyli kwestia tego, co biegli rewidenci mogą dać gospodarce, co biegli rewidenci mogą dać gospodarce, to jest rzeczywiście kwestia kluczowa. To jest kluczowe pytanie, które trzeba sobie na samym początku zadać. Kluczowe w tym sensie, że rzeczywiście zgadza się w pełni co do tego, że odpowiedź tak naprawdę można taką śmiałą tezę zaryzykować, że odpowiedź jest relatywnie prosta i krótka, bo mówimy o tym, że przede wszystkim biegli rewidenci mogą, a przede wszystkim powinni dać gospodarce i rynkowi bezpieczeństwo obrotu. Bezpieczeństwo obrotu rozumiane jako zapewnienie pewności sprawozdań, zapewnienie przejrzystości transakcji. Jest to fundamentalna kwestia z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Jest to fundamentalna sprawa z punktu widzenia całej gospodarki, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa finansowego nas wszystkich, tak? Mówię jako o społeczeństwie, jako o wszystkich obywatelach. I świetnie chyba o tym wiedzą Amerykanie. Warto zauważyć, to jest taka kwestia znana, ale że na amerykańskich dolarach, na centach już od dłuższego czasu, bo to chyba 150 lat, jak nie więcej, na dolarach jest napisane In God We Trust, czyli Bogu ufamy. W efekcie, wprawdzie dzisiaj oczywiście coraz bardziej pieniądz jest elektroniczny, ale przynajmniej jeszcze do niedawna no było tak, że jak przeciętny Amerykanin czy szedł do sklepu, czy oszczędzał, czy dokonywał większych transakcji, kupował dom, czy sprzedawał dom, to tak naprawdę codziennie stykał się na bieżąco ze słowem zaufanie. To słowo było wyryte na banknotach. I to niewątpliwie ma znaczenie. Może to jest warstwa symboliczna, ale na pewno to ma znaczenie z punktu widzenia tego, że już chodzi chociażby siłą rzeczy, jasno wskazuje i robi taki związek, silny związek pomiędzy pieniądzem i zaufaniem. I mówię o tym dlatego, że z punktu widzenia właśnie budowania zaufania, zaufania w gospodarce, zaufania między uczestnikami obrotu gospodarczego, to bezpieczeństwo obrotu jest fundamentalne. Mówię o tym dlatego, że w ostatnich latach mieliśmy kilka, nazwijmy to, skandali, afer finansowych, co do których no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że one sprawiły, że z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu było to pewne uderzenie, tak? Była to sytuacja, w której wielu obywateli utraciło swoje środki. To oczywiście nie było tak, że tylko w Polsce. To niedawno mieliśmy taki słynny przypadek w Niemczech. Obecnie wiele spraw takich jest też w wyjaśnieniach Wielkiej Brytanii. To jest oczywiście taka sytuacja, z którą mamy generalnie do czynienia, no nie chcę mówić cyklicznie, ale które się powtarzają. I to są sytuacje na pewno takie patologiczne, z którymi generalnie trzeba się mierzyć i szukać sposobów ich rozwiązywania. Są to sytuacje, w których nierzadko niektórzy, to oczywiście to są sytuacje jednostkowe, ale niektórzy biegli rewidenci zachowali się w takich sytuacjach niezgodnie z przepisami, niezgodnie ze standardami wykonywania zawodu. Tutaj posłużę się, pozwolę sobie zacytować standard 200, który mówi jasno, że celem biegłego rewidenta powinno być zyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia, niezależnie od tego, czy zostało ono spowodowane oszustwem lub błędem. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? To warto chyba sobie powiedzieć właśnie na początku konferencji, żebyśmy też potem w trakcie dyskusji, w trakcie tych wielu dyskusji, które jeszcze będziemy mieć, żeby to mieć jakby taki wspólny grunt, tak? Żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Dlatego, że zaufanie do zawodu biegłego rewidenta, a wszyscy wiemy, że musimy to zaufanie zwiększać, tak? Musimy dążyć do tego, żeby zwiększać dobre imię, znaczy by poprawiać dobre imię codziennie, żeby zwiększyć zaufanie do zawodu. To jest silnie, jeżeli nie tak naprawdę jeden do jednego, powiązane z koniecznością troski o przejrzystość, o pewność tych sprawozdań finansowych. Konieczna jest eliminacja błędów i patologii. Zawód biegłego rewidenta jest bowiem niewątpliwie służbą interesowi publicznemu. Jak to każda służba, tak? Nie bez powodu państwo jako biegli rewidenci przed uzyskaniem uprawnień przyrzekali, i tutaj ponownie pozwolę się posłużyć
ściągnął, to piękne słowo oczywiście, przyrzekali wykonywać zawód w poczuciu odpowiedzialności, całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami. To jest takie, są takie słowa, które niewątpliwie z punktu widzenia rangi, z punktu widzenia wagi, można porównać do lekarskiej przysięgi Hipokratesa. Tak? To dobrze pokazuje, czy mamy rzeczywiście do czynienia ze służbą z punktu widzenia współobywateli, z punktu widzenia całego narodu. Dlatego z punktu widzenia tego można powiedzieć sobie tak, że zawód biegłego rewidenta jest absolutnie pięknym zawodem. Zawodem pięknym, niezwykle ważnym z punktu widzenia gospodarki. Jednocześnie jest związany też z potężną odpowiedzialnością. Tak jak mówiłem, odpowiedzialnością właśnie przed współobywatelami, przed narodem, przed gospodarką, jeżeli można to tak ująć, tak? Z punktu widzenia wkładu każdego z nas w rozwój gospodarczy. Dlatego my jako agencja, jako Polska Agencja Nadzoru Audytowego zostaliśmy powołani po to, żeby dbać o to, żeby przyczyniać się do zwiększenia zaufania do zawodu, przyczyniać się do tego bezpieczeństwa obrotu, co powinniśmy czynić poprzez odpowiednio piętnowanie złych zachowań, ale też wspieranie dobrych zachowań. I tutaj, kiedy mówimy o pilnowaniu złych zachowań, to też zależy mi na tym, żeby jasno sobie powiedzieć jedną rzecz, którą staram się tak relatywnie często powtarzać, ale to też warto sobie, bo to jest przytoczone w ustawie, ale to warto sobie to tak naprawdę przypominać, że kiedy mamy działania, znaczy kiedy spotykamy się my jako agencja, czy to w trakcie kontroli, czy w trakcie innego postępowania, spotykamy się z jakimiś naruszeniami, to zawsze jest sytuacja taka, że mamy do wyboru dwie główne ścieżki. Tak, oczywiście to upraszczając. Dwie główne ścieżki, czyli działania prewencyjne, zalecenia, działania miękkie z jednej strony, z drugiej strony działania twardsze, w cudzysłowie, czyli działania sankcyjne. Każdorazowo ocena, ustawa mówi, że powinniśmy dokonywać oceny, czy jaka jest waga naruszenia. Ustawa ta również, to warto sobie przytoczyć, warto też pamiętać, ustawa mówi też o tym na przykład, że powinniśmy każdorazowo brać również pod uwagę skutek, jaki naruszenie miało właśnie na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, tak? Jaki to był skutek z punktu widzenia tego, czy właśnie, czy ktoś się spotkał z jakąś na przykład znaczną stratą środków. I to są oczywiście kwestie trudne, ale wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tym zwiększaniu zaufania do zawodu, to są kwestie, o których musimy rozmawiać, co do których musimy mieć, jeżeli nie wspólne stanowisko, to przynajmniej musi być ta otwartość i wymiana poglądów. Także bardzo się cieszę, że bierzemy udział w konferencji, że możemy być tutaj z Państwem. Oczywiście to oznacza, że my jako agencja mamy, ktoś powie, wysokie wymagania, tak? Bo ponieważ mamy takie wymagania, które mają na celu podniesienie standardów na rynku. Można się z tym zgodzić, że rzeczywiście zależy nam na tym, żeby te standardy na rynku podnosić. Przy czym jednocześnie też mogę powiedzieć, że z naszej strony to też jest tak, że my po swojej stronie też staramy się te jak najwyższe standardy utrzymywać. Tak? Przede wszystkim chodzi o to, o kadrę naszą, o kadrę. I tutaj muszę powiedzieć, że tak. Nieśmiało, ale że jestem dumny ze świetnego zespołu, który udało nam się w agencji zbudować. Świetnych ekspertów, czy to biegłych rewidentów, kontrolerów, którzy naprawdę z punktu widzenia eksperckości, z punktu widzenia tego wkładu, serca, które wkładają w pracę, poczucia misji, poczucia konieczności podwyższania etyki, poziomu etyki, czy jakości poświadczeń, no naprawdę jest ważna i nam zależy na tym, żeby właśnie taki jak najwyższy poziom, jak najwyższe standardy reprezentować. To już nie wchodząc w szczegóły, no, to też warto zauważyć, to Państwo, zaraz będę do tego wracał, ale to też mamy kadrę, która generalnie też stara się tak dobierać kadrę, żeby to doświadczenie u nas było bardzo różnorodne, tak, żeby na przykład nasi kontrolerzy mieli doświadczenie w badaniu podmiotów różnej
różnej wielkości, różnej skali. Takiemu podwyższaniu standardów również służą kontrole. Kontrole, które przeprowadzamy. I tutaj, jeżeli mogę od razu, tak chciałem też podziękować, ponieważ już pod koniec kwietnia, jeżeli mnie pamięć nie myli, weszła w życie ustawa, w cudzysłowie covidowa, która nam umożliwia przeprowadzenie kontroli danych. Chciałem bardzo z tego miejsca, jeżeli mogę sobie pozwolić, tak na taką lekką prywatę, podziękować wszystkim firmom, w przypadku których już byliśmy na kontroli zdalnie, które wyraziły zgodę. To tak znaczy, tak naprawdę to praktycznie wszystkie firmy wyraziły taką zgodę. Generalnie odbiór i przyjęcie nas było bardzo dobre. Wydaje się, że to tak z punktu widzenia firm, to firmy, w których byliśmy, to pewnie potwierdzą, no, ale generalnie wydaje się, że to było zawsze tak z korzyścią zarówno dla nas, jak i dla państwa. Tak? To mniej uciążliwy proces. I na pewno jakoś ten proces sprawniej przechodzi. I kontrole generalnie no, służą temu, żeby wymieniać doświadczenia, tak, żebyśmy się dzielili poglądami, żebyśmy też mogli omówić pewne sprawy na żywym organizmie, to się, tak wracając do takich właśnie do nomenklatury lekarskiej. I to też one służą właśnie, jeszcze raz, nie tylko właśnie karami, nie tylko wyciąganiu konsekwencji, ale również temu, żeby budować taką platformę dyskusji, żeby podwyższać te standardy, na których podwyższaniu nam wszystkim zależy. To wszystko, o czym mówię, ma szczególne znaczenie w okresie pandemii, w takim trudnym, łamanym przez nowym okresie, z którym na pewno się mierzymy. Wszyscy, państwo oczywiście w szczególności, z punktu widzenia przeprowadzania badań. Pandemia oczywiście ma swoje konsekwencje z punktu widzenia trudności w uczestniczeniu w inwentaryzacji, czy z punktu widzenia kwestii oceny kontynuacji działalności. Wszystkie sprawy, które szczególnie będą trudne, można powiedzieć, w kolejnym roku na pewno. Będzie to tak sytuacja na pewno nowa, z którą będzie trzeba się mierzyć. Natomiast to, co ja w imieniu agencji chciałbym powiedzieć też wprost, że też nam zależy na tym, żeby być na tyle, na ile możemy, zgodnie z przepisami ustawy pomocnej, tak? Żeby publikować odpowiednie komunikaty, żeby państwu pomagać w wykonywaniu zadań w tym sensie, żeby prowadzić działania edukacyjne, które jakby czasem pewne sprawy jasno ustalą, tak? Żebyśmy mieli pewność co do pewnych spraw. To dlatego kluczowa też jest rola samorządu, tak? Kluczowa jest rola samorządu z punktu widzenia takiego, no to już choćby ta konferencja to pokazuje, tak? Że potrzebujemy tej wymiany, potrzebujemy tej dyskusji, także dziękuję bardzo za organizację tego wydarzenia i że na więcej, tak? W tym sensie, że na pewno takie pola do dyskusji będą w najbliższym czasie, kiedy pojawią się jeszcze te tak jak mówię, w przyszłym roku te trudne wyzwania, na pewno to pole do dyskusji będzie, no, trzeba będzie je utrzymywać, jakby tak w sensie, że żeby ta dyskusja miała miejsce. Także raz jeszcze chcę podkreślić, że wszystkie działania, które czy to my, czy to samorząd, które my musimy podejmować, które wspólnie musimy podejmować, również państwo jako biegli w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków, muszą służyć wspólnemu dążeniu do tego, żeby zwiększać bezpieczeństwo obrotu. To jest nasz cel. Także dziękuję bardzo. Życzę dobrej dyskusji, ciekawej konferencji, no i oczywiście życzę przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.